No i kontynuujemy zabawę. Trzy kolanka po 30 stopni. Które gdzieś pójdą chyba tu. Albo gdzieś w tej okolicy. Nie, no rozwijaj się. Noż się teraz będzie haczyć. O, co tam jest? Wyszło. Więc jesteśmy prawie w domu. Wejdzie. Czy nie wejdzie? Gdzie ja pośle zrobiłem? Czy ja to miałem górą puścić? Posadzka i ta będzie tutaj gdzieś, więc spokojnie masz iść górą. Bo ja tam pod. Ale też przeciągnę. Znaczy, powinienem. Teraz spróbujemy. Się uda. Posuń się. Woda mi przeszkadza. No chodź ty diable. Zaraz zobaczymy, czy to będzie lepiej. Czy jednak nie. Coś takiego. Co kot?
Mam gdzieś krótszą oczywiście. Ale to tylko, żeby mi to nie uciekło stąd. O. Tak by było. Ja się nie ruszę. No, elegancko. Dostęp będzie. Będzie się kręcić, nie będzie. Nie będzie. Gdzieś ci się już zaplątało. A to co? Za niespodzianki? Oczywiście rurki są z odzysku, leżały parę lat. Jeszcze te uszczelki są tak stare, że ja nie mogę wcisnąć ich. Jezu. Ale będzie tu sprzątania. Któryś raz z kolei zresztą. To jest coś, a nie, już wyleciało, bo miałem powiedzieć, że w środku coś jest. Tu już za długa. Będzie, będzie musiało, ale chyba i tak dwa. Czy nie? Zobaczymy. No i coś takiego. Tu od razu dołożę chyba następną. Tylko nie wiem, czy dwumetrowa mi się tam zmieści. Ale mi wyrosło. Kot! Aport! Ale tu syf. Od razu lepiej, nie? Prawie. To już tu zostało już trochę przyniesione z powrotem. Ale... Mam jedno pomieszczenie wylane. Znowu była mała zmiana planów, albo i duża, ponieważ
Ja nie planowałem w ogóle dawać tutaj styropianu. Miała być tylko wylewka i z głowy to ma być pomieszczenie tymczasowo użytkowe. Później nie wiem, co będzie później. Ale wyszło na to, że i tak mam ponad 10 cm do wylania. Czyli bym musiał narzucać jakiegoś gruzu lub jakiegoś wiru przywieźć, żeby nie wylewać aż tyle tego betonu. Więc została zrobiona taka trochę partyzantka, ale mam nadzieję, że z dobrym skutkiem okaże się w praniu, ponieważ jest dany piątka styropianu. Jest dana piątka styropianu. Tu już miałem oczywiście, widzę, że w nocy był gość zaraz po wylaniu. Porobił mi ślady. To jest jeszcze miękkie, ponieważ temperatura jest koło cały czas zera, tam plus paru stopni. W nocy spada koło zera, nieraz jakiś przymrozek się zdarzy. W końcu mamy już dobry grudzień. I został w taki sposób rozwiązany. Dlatego mówię po partyzancku. Bo żeby kłaść styropian, na taką sprawę powinien być wylany chudziak. A że nie było, a na piach moim zdaniem tutaj nie ma sensu kłaść styropianu bezpośrednio. Poza jakieś gryzonie się to staną i ten styrop z styropianu w styropianie sobie zrobią mieszkanka. Więc dlatego mówię po partyzancku. Na sam spód, czyli tutaj, jest wylewana taka dosyć rzadka zaprawa, wylewam coś około 2 cm. Jest to rozprowadzane, bo było rozprowadzane po całości. Na to od razu była kładzona folia budowlana. Tam wystaje na ścianach. Tutaj nie wystaje, bo gdzieś się tutaj kończy akurat. Na tą folię budowlaną od razu jest układany styropian. Jest znowu warstwa już gęściejszej zaprawy. Na tą gęściejszą zaprawę jest składzona, jak tutaj widać, może nie widać, czy widać, siatka wystaje. Na tym jest dopiero zostały obsadzone rurki do odpowiedniego poziomu. I na tym została wylana posadzka właściwa. Czyli mamy taki, powiedzmy, 2-centymetrowy chudziak na mokro. Także to mocno na mokro, z tego względu, że tutaj jest dosyć mocno sucho. To jeszcze ta zaprawa, trochę woda wpłynie w piasek, jeszcze trochę jego utwardzi i od razu to nie wyschnie. Na to folia, styropian, piątka, folia, zaprawa, siatka i znowu beton na sam wierzch. I tak wygląda efekt po wczorajszym wieczornym wylaniu. I będę robił tak. Te jednak wszystkie pomieszczenia, nie było to w planie. To jest troszeczkę partyzantka, powiedzmy. Bo ja bym miał w planie od początku. Więc na pewno te rurki poleżały już na chudziaku i byłyby w styropianie. A teraz muszę je robić pod styropianem. No niestety, styropian na te wszystkie, ile to jest metrów? Tu gdzieś liczyłem. Tu jest 26 metrów kwadratowych. Użytkowe. A najlepsze jest to, że to pomieszczenie, to największe, ma 16,5 metra kwadratowego. To pomieszczenie jest większe niż największe pomieszczenie, jakie mam w domu, w tym, co będę robił. Tak więc jest ciekawie. Więc tu mogę już robić imprezy, powiedzmy. Bo nie miałem gdzie. Jakieś urodziny, cokolwiek, stodoła albo garaż. Przeważnie to było garaż. Więc mam nadzieję, że ta moja partyzantka spisze się. Muszę wyciągnąć te rurki.
To póki jest to jeszcze świeże. Tylko niestety jest na tyle świeże, że nie mogę wejść i na to, i te rurki tam docierać, posatykać. Więc będzie musiało jeszcze postać. W dzisiejszym dniu już mi przywieźli piasek. Nie wiem, to idzie pomieszczenie do robienia. Tylko muszę tu usunąć te dwa odłomki, bo ja bym nie dawał styropianu, nie byłoby problemu, ale jeżeli chcę dać styropian, to już warstwa styropianu będzie po pierwsze mi się na tym bujać, a po drugie już będzie za chuda wylewka właściwa na styropianie. No i co? I muszę zamontować okna i drzwi z tego względu, że jednak w noce są coraz bardziej chłodne, a nie chciałbym, żeby mi na świeżej wylewce przyszło jakieś minus 10 w nocy. Tam to minus tam 2-3 stopni, to tam raczej nic się nie powinno stać, bo jak cement wiąże, też wydziela pewną temperaturę, on się grzeje. No ale jak spadnie dużo, a to się już ochłodzi już w późniejszym etapie, no to mogą być z tego jakieś problemy. Dobra, to do zobaczenia, to później.